Szkolenia dla pracowników zajmujących się doborem kadry to jedna z form wsparcia zaadresowanego do zakładów pracy. Są to zajęcia zarówno po prostu merytoryczne, teoretyczne, jak i też praktyczne. Dzisiaj odbywa się trzecie spotkanie właśnie takowe i muszę powiedzieć, że zainteresowanie było dość spore, dlatego postanowiliśmy utworzyć drugą edycję takiego szkolenia i również na drugą edycję, która rozpocznie się w miesiącu listopadzie, już mamy komplet naszych uczestników, to jest 12 firm. Standardowa oferta Urzędu Pracy to przede wszystkim finansowanie staży czy specjalistycznych szkoleń, które mają na celu utrzymanie stanowisk pracy. W tym roku Ostrowiecki Posiedniak zapewnił takie wsparcie już dla ponad 300 osób. Wsparcie, które było kierowane, adresowane do naszych pracodawców yy, i pracowników będących w zatrudnieniu to mówiliśmy tutaj o wsparciu w ramach środków KFS-u, czyli szkoleniach ściśle adresowanych pod potrzeby lokalnych pracodawców mających na celu właśnie utrzymanie tych stanowisk gwarantujących pracę i utrzymanie tego stanowiska y, dla konkretnych osób i takich osób przeszkoliliśmy w bieżącym roku 327. Nowością zaoferowaną przede wszystkim dla kadrowców były szkolenia dotyczące zasad przeprowadzania naboru przyszłych pracowników. Udziałem w zajęcia które miały też wymiar praktyczny, zainteresowanie wyraziło 12 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu ostrzowieckiego. Były to nie tylko zakłady produkcyjne czy usługowe, ale również urzędy i placówki publiczne. Bo często również od osób bezrobotnych słyszymy takie po prostu tutaj sugestie, że jednak idą na rozmowę i mają takie dość po prostu niestandardowe pytania, które nawet często mogą wykraczać poza ramy po prostu wszelkich standardów. I w oczekiwaniu... Tutaj po prostu naszych zarówno osób bezrobotnych, jak i jak widać tych służb kadrowych jest to potrzeba właśnie zorganizowania. W zajęciach, które miały formę wykładów, a potem także zajęć praktycznych, uwagę zwracano nie tylko na to, co zawierają dokumenty aplikacyjne. Ćwiczono także rozmowy kwalifikacyjne. Element teoretyczny tych zajęć, gdzie najpierw jest wiedza teoretyczna przekazywana, a później uczestnicy wspólnie tutaj w grupach przygotowują pewne rzeczy w formie ćwiczeń. Czyli jeśli omawialiśmy sprawy związane właśnie z przygotowaniem oferty pracy, to uczestnicy właśnie takie oferty przygotowywali po to, żeby właśnie nabywać te umiejętności praktyczne. Zmieniający się rynek pracy, wymagania i oczekiwania obydwu stron powodują, że to pracodawcy kładą nacisk na coraz bardziej trafny dobór przyszłych pracowników. Najczęściej to są pytania dotyczące tego właśnie, o co można zapytać: jak badać pewne sprawy, jak wywnioskować na temat tego, czy osoba będzie zmotywowana do pracy, która będzie też lojalna, zakładu pracy, która będzie chętnie wykonywała daną pracę. Czyli jak to sprawdzić, czy osoba faktycznie chce, i też jak wybadać, jakie umiejętności osoba posiada, czy faktycznie ma te umiejętności, które będą potrzebne w wykonywanej pracy. Kadrowcy przyznają, że zdobyta już wiedza i doświadczenie muszą być uaktualniane. Znane i sprawdzone już metody nie zawsze pozwalają na wyłonienie najlepszych kandydatów do pracy na określone stanowisko. Na pewno sama rozmowa, sama rozmowa nie wystarczy samo przyjrzenie CV też na pewno nie wystarczy. Przede wszystkim zachowania osób podczas rozmowy rekrutacyjnej jest bardzo ważne, zarówno ze strony pracodawcy, jak i tego przyszłego pracownika. Zainteresowanie tego rodzaju szkoleniami spowodowało, że jego drugą edycją powiatowy Urząd pracy będzie organizował w listopadzie.